Cześć wszystkim, Marek z tej strony, witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj sobie znowu zagramy w Bobry. Widzę, że sporo się dzieje już. Kończą tutaj wyburzanie tego obszaru, z czego jestem bardzo zadowolony. Bo jak będziemy potrzebowali ciutkę powiększyć sobie... Czekajcie, przyspieszę czas, żeby szybciej dzień się zrobił. O, od razu lepiej. Kończą tutaj, kończę to wyburzać, bo chciałbym powiększyć sobie produkcję żywności, co nieco. I chyba marchewki tu posadzę. Nie mam pomysłu. Musimy sobie tutaj teraz jeszcze przygotować to dalej. O, aż za głośno chyba mam głośniki ustawione. Dobra, co dalej mamy do zrobienia? Udało nam się w poprzednim odcinku zbudować tą tamę tutaj. Zacząłem kopać też kanał w tym miejscu. I wydaje mi się, że to chyba będzie jego najlepszy układ, żeby to jakoś działało. I możemy teraz opuszczać ociupinkę wody w razie jak będzie potrzebna do tego. Można z czasem będzie tutaj wstawić sobie na przykład koła wodne, gdyby to było potrzebne. Ewentualnie możemy jeszcze puścić tędy ten kanał i tutaj koła wodne zrobić, nie wiem. Zobaczymy. Wszystko będzie zależało po prostu od tego, jak będzie nam się układać cały system. Na razie chcę uzupełnić wody, żeby tutaj był ten kanał wypełniony. Mamy jeszcze 16 dni suszy. I chciałbym, żeby ten kanał był tak możliwie pełny, jak się da, żeby tutaj zwiększyć zasięg tego zielonego obszaru. O, zwłaszcza, że widzicie, tutaj te drzewa już prawie dorastają. Można by puścić dalej kanał w tą stronę, ale obawiam się, że to by się odbyło kosztem drzew. Ilości drzew. A dopełnienie wodą tego miejsca nie jest tak trudne w tym momencie już dla nas, nie? Bo chodzi o to, że mógłbym tutaj zrobić dziurę i wstawić wylewacz na przykład, żeby donosili wodę. Ewentualnie można by kanał zrobić osobny, którym by tą wodę... Chociaż wiecie co, to nie jest taki strasznie zły pomysł. Można by zrobić coś takiego. O, zmusimy ich, żeby wycofali się stąd. I można by tutaj wstawić ładunki wybuchowe. Byśmy wstawili w to miejsce platformy i to byłaby ścieżka, po której by się po platformie poruszali. I chodzi o to, że wtedy woda by automatycznie zaczęła wypełniać to miejsce. I to w tym miejscu zrobimy podwójnej głębokości rów. I jeśli znowu poziom wody opadnie poniżej tego jednego bloku tutaj, to wtedy mimo wszystko tutaj woda jeszcze zostanie przez jakiś czas. I dzięki temu będziemy mieli nawodniony jeszcze fragment, ten, który zazwyczaj wysycha. No, to nie jest zły pomysł. Możemy to tak zrobić. Mamy 7 bezrobotnych bobrów przez to w tej chwili. Okej, to możemy znowu otworzyć. Coś czuję, że ile byśmy tutaj wody nie nalali, to nie będziemy w stanie wypełnić tego tutaj o jeden do góry. Ciekawe. Otwórzmy to całkowicie. Bo rzecz jest też w tym, że zobaczcie, że tutaj jeszcze są dwa bloki tego i nie będę w stanie tego obejść, nie jestem w stanie otworzyć, to jest maksymalnej wysokości śluza. Także trochę not cool, ale może uda się to jakoś wykorzystać. W razie czego mam jeszcze zapasowy dzięki temu zbiornik na wodę, gdybyśmy potrzebowali na przykład, gdyby coś nam wyschło jeszcze. Ale wygląda na to, że to już jest koniec. Więcej wody nie uda nam się z tego wydobyć. A, okej, okay. Ale zawsze dobrze. Spodziewałem się, że jakoś więcej wody w tym będziemy mieli, nie? Ale przynajmniej mamy jakiś zapasowy zbiornik, gdyby to w przyszłości było potrzebne, żeby jeszcze coś dopełnić. Okej, okay, tu już skończyli. Wysadźmy to. I wstawmy sobie tutaj płotki. Okay. I od razu ścieżkę. Jak tylko to skończą budować, to... Tutaj powinno być trochę materiału. Nie, wszystko już wybrali. Dobra. Też prawie kłód nie ma. Widzicie, zużywają prawie na bieżąco całą wycinkę stąd. Dobra, lecą już budować, widzę. Bardzo ładnie. Tu już mi zbudowali następny fragment. Tego nie mogli zbudować, bo nie mogli się do niego dostać. Z jakiegoś powodu, jeżeli mamy taką sytuację jak tutaj, że są schody w górę, to one nie potrafią, bobry w sensie, nie potrafią ze schodów zbudować czegoś, co jest poniżej.
na wysokości platformy, na której schody stoją. Trochę niefajnie. Mam nadzieję, że to zostanie przez autorów kiedyś poprawione, bo wydaje mi się, że skoro potrafią budować z wysokości 4 bloków, wiecie, jakbym tutaj coś zbudował i dostęp do tego miejsca byłby zablokowany, to bobry stąd stojąc mogą to zbudować tutaj na dole. To dlaczego nie są w stanie tego samego zrobić ze schodów, nie? Taki detal mi się wydaje, który powinien zostać uwzględniony. No pewnie wcześniej czy później będzie. Zobaczymy jeszcze. Dobra. Jeśli mówię dziwnie, to dlatego, że niedawno wstałem. Jest trzecia w nocy. Dzisiaj pierwszy raz od dłuższego czasu prawie wyspałem. Zwykle się nie wysypiam. Dzisiaj udało mi się zasnąć o godzinie chyba 20 wieczorem i przespałem porządnie 6 godzin, 7 prawie. Więc jestem całkiem zadowolony, bo ostatnio cierpię na straszne problemy ze spaniem, głównie związane z tym, że nie jestem w stanie się wyspać. Nawet jak się położę wcześniej i uda mi się wcześniej zasnąć, to zazwyczaj budzę się bardzo szybko i nie mogę już potem dłużej spać. Nie wiem, z czego to wynika, chyba będę musiał iść do jakiegoś lekarza. Dobra, nieważne. Postanowiłem tutaj zrobić ścieżkę, żeby nie tworzyć ścieżki wzdłuż kanału, tylko nad kanałem puściłem ścieżkę. Idea jest taka, żeby tutaj móc wstawić pola uprawne i chciałbym to jakoś zrobić, tylko nie mam pomysłu jeszcze jak, ale coś wymyślimy zaraz. Tu jeszcze zejście na dół zrobimy sobie, na wszelki wypadek, gdyby było kiedyś potrzebne. Okej, woda wyschła już całkowicie w tym miejscu. To niedobrze. Ale mamy sporo wody jeszcze tutaj, więc w razie potrzeby możemy ją sobie tutaj opuścić. Okej, przeliczyłem się z tym sporo. A, i zapomniałem powiedzieć, jak się renderował mi odcinek poprzedni, to wysadziłem do końca już całe dno tutaj. Także jest już gotowy ten zbiornik. Mógłbym go jeszcze w sumie teoretycznie pogłębić chyba, nie? Nie, już nie jestem w stanie go bardziej pogłębić. Bo to już są najwyższe śluzy, jakie da się wstawić. Ciekaw jestem, czy kiedyś będą jakieś mody, które dodadzą jeszcze większe, wyższe śluzy. Bo to byłoby całkiem praktyczne, gdyby się dało. O. Dobra, przesadziłem z ilością wody do przelania. Nie szkodzi. Okej, widzę, że ten mój myk tutaj nie zadziałał. A, nie zadziałał, bo ja tutaj przecież nie wstawiłem tego dodatkowego pogłębienia. To nie będziemy mieli okazji przekonać się, jak to działa, dopóki nie nastanie kolejna mokra pora, żeby... O, ciekawe. Aha, dobra, bo woda stąd, którą wylałem, w końcu dopłynęła tutaj fala. Dobra. Możecie mi to zbudować, proszę? To jest trochę ważne. Tylko trochę. Dobra, to jeszcze tylko to wysadzę. Ups. Podwójnej wysokości i już będzie to chyba działać. Jeszcze się okaże, ale wydaje mi się, że to powinno zrobić pewną różnicę na jakiś czas przynajmniej. Zauważyłem, że z pojedynczego bloku woda dużo wolniej paruje niż z większej powierzchni. Nie wiem, czy to rzeczywiście tak jest. Trzeba by kiedyś to jakoś bardziej doświadczalnie ustalić, żeby zrobić eksperyment i policzyć, w ile czasu się jeden blok odparowuje, a dwa. I czy dwa bloki odparowują się dwukrotnie dłużej niż jeden? Dobra, pamiętacie, kiedyś miałem pomysł, żeby tutaj zbudować wylewacze takie. O. I te wylewacze ustawić w tym miejscu, żeby wylewały wodę, która będzie przynoszona z dołu. I fajnie byłoby zrobić eksperyment, czy dałoby się zasilić w ten sposób, w sposób bardziej permanentny, większe ilości turbin, czy też kół wodnych, żeby zobaczyć, czy dałoby radę w ten sposób pozyskiwać energię. Także to, co teraz robimy, to jest bardziej eksperyment niż faktyczna konstrukcja, która się by nam do czegoś mogła przydać. I jeśli ten eksperyment się uda, to będziemy oczywiście go dalej rozwijać, żeby zobaczyć, jak to będzie. Tylko zastanawiam mnie jedno, czy... Aha, dobra, tutaj się kończy niestety nasza kolonia. I wszystko, co oni dalej zbudują, będą budować już na zasadzie takiej, że mają to w zasięgu budowania, ale nie mają w zasięgu pracy. I wygląda na to, że chociaż dałoby się to skrócić, bo zobaczcie, że o tyle mógłbym zwiększyć zasięg, gdybym puścił tu bezpośrednio tą ścieżkę.
czyli mniej więcej dotąd by wtedy był zasięg. To i tak nie robi nam różnicy, więc będzie trzeba osobną dzielnicę tutaj wstawić, ale miejmy nadzieję, że uda im się zbudować wszystkie te schody do góry i dopiero wtedy będziemy tutaj kombinować z tą drugą dzielnicą. Dalej już nie chcą budować, czyli to jest już maksimum, jakie na maksymalną odległość, na jaką są skłonni odejść od naszej głównej dzielnicy, także stawimy sobie tutaj nową dzielnicę. Trzeba będzie jeszcze ją jakoś zaopatrywać w zasoby do pracy. Także musimy tutaj punkt odbioru wstawić. I to nie jest idealne miejsce dla niego, ale no nie mam za bardzo wyjścia. Chyba żebyśmy sobie tutaj go wstawili. Ojdź. Czyli byśmy musieli zrobić coś takiego. Okej. To nie jest zły pomysł. I byśmy tutaj machnęli sobie bramę. I będzie raczej to działało. Chyba. Twarde, stanowcze i zdecydowane raczej tak. Okej. I jeszcze byśmy sobie zrobili tutaj zapas wody. Bo pewnie będzie im się chciało pić. I coś mieszkalnego by się tutaj też przydało. Zastanawiam, jak to rozwiązać. Okej, to... A, już skoczyło? Tak, skoczyło samo. Ciekaw jestem, czy oni będą w stanie to zbudować, póki tutaj ta brama jest. Usunę na razie to i zrobimy sobie tutaj, o, coś takiego. I zobaczymy, co się stanie. I bym jeszcze wstawił tutaj mieszkalny budynek. Nie mam pomysłu, jak go tutaj wstawić, żeby to nie zaburzyło poruszania się. Chyba, żebyśmy zrobili tak. Okej, i tutaj byśmy zrobili coś takiego. I wtedy bramę będę musiał tutaj wstawić. No, ale to jest do zrobienia. Ciekaw jestem, czy to zbudują bobry z tej oryginalnej dzielnicy, czy już jest poza ich zasięgiem. Podejrzewam, że jest poza zasięgiem, ale zobaczymy. I na razie to wywalę, żeby wstawić ścieżkę tutaj, żeby jak najdalej mogli podejść. A, wygląda na to, że chyba to będą mogli zbudować. Bo jest podświetlone. Chyba jednak tego nie zbudują. Ale mam pomysł, jak obejść problem zasięgu. Można by puścić ścieżkę sobie tutaj. I chyba tak zrobię. Z czystej ciekawości, dla jajców. Czyli bym musiał wyburzyć tylko tutaj te dwa ziemniaczki. Zastanawiam się, jak to rozwiązać, bo fajną rzeczą jest to, że te ścieżki tutaj, one mają wysokość, można je wysoko nad ziemią zawiesić i wtedy to całkiem fajnie też wygląda. Zresztą omawialiśmy to przy okazji tego tutaj. Ja kiedyś swoją drogą na jednym z save'ów zrobiłem coś takiego, że zbudowałem sobie duży most między dwoma odległymi krawędziami i też go połączyłem w ten sposób, tylko że ja jeszcze zastosowałem sobie coś takiego jako to jest jako przykład wyłącznie, nie? I można wtedy zbudować całkiem fajną konstrukcję, która ma ogromny zasięg, tylko kosztuje to kupę forsy, kupę materiału, żeby to zbudować, ale fajnie to wygląda potem. I myślałem, żeby tutaj coś takiego odtworzyć, na przykład bezpośrednio stąd, ale to byłoby bez sensu, skoro można zbudować to niżej i taniej, także raczej sobie na razie to odpuścimy, ale fajnie byłoby kiedyś takie coś zbudować, choćby dlatego, że się da. Dobra, tutaj muszę jeszcze zrobić schody na górę i zobaczymy, czy dzięki temu będą w stanie zbudować dalsze te tutaj fragmenty. I mogę już zacząć wyznaczać tragarzy, żeby zaczęli mi tutaj nosić zapasy. Te zapasy usunę. I jeszcze woda, i marchewki, i drewno. Gdzie? Aha, tylko jedna rzecz mnie martwi, że stąd wodę będą nosić tutaj, a nie stąd. Będzie trzeba ten znacznik dzielnicy ustawić gdzieś tutaj, a nie tutaj. Ale to problem na przyszłość, jak już dojdziemy do tego etapu. Dobra, deski. No, okej. Okay. Czy mi się wydaje, czy ta lista jest alfabetyczna? Nie, nie jest. A, jest. Okej, okay, dobra. Woda bardzo opadła. Bardzo mocno. I mamy tutaj wszystko suche. Cały ten obszar.
I przy kolejnych takich długich suszach może to robić problem, bo będzie to spowolniało rozwój tych drzew i będę miał mniejszy urobek, jeśli można by to tak nazwać, nie wiem, przyrost. Okej, okay, tutaj widzę, że już skończyli. Poczekam, aż wypełnią to. Trochę to potrwa, ale muszę mieć po prostu zapas, duży zapas tego wszystkiego, co tutaj jest. Chociaż nie, bo widzę, że oni w bardzo chaotyczny sposób to robią przez to, że tu nie ma ograniczeń dystrybucyjnych. Musimy zbudować jednak mój plan. Im będzie trzeba tutaj wstawić rogatki dla dzielnicy i gdzie wy jeszcze zrobicie? Może tutaj? Bo tu planuję zrobić powiększenie pola uprawnego w przyszłości, jak już będziemy chcieli, bo aktualnie zapasy żywności mamy całkiem spore, ale boję się, że lada moment nam się zaczną kurczyć za bardzo. Dobra, podłączmy sobie teraz tutaj to i muszę koniecznie ustawić tutaj ograniczenia dystrybucji, żeby nie przesadzali nam z znoszeniem tutaj materiałów, które nie są nam bardzo tak potrzebne. Dobra, deski byśmy ustawili na 50. Dlaczego to nie może być to alfabetycznie ułożone? To jest coś, czego nie pojmuję. Dobra. Okej, może być. I włączmy z powrotem to. A co oni tutaj nas nosili? Kłody tylko 9, desek 14, wody okej, okay, grillowanych ziemniaków od groma. Okej. Okay. Tak naprawdę przydałoby się nam jeszcze tutaj wylęgarnię zbudować. Ale nie miałbym czym ich zasilać, bo jagody bym musiał jeszcze donosić. Nie, to trochę bez sensu w tej chwili. Susza się skończyła, bardzo fajnie. Tylko jeszcze trochę to potrwa, nim poziom wody na tyle się podniesie, żeby nam to zaczęło jakoś robić tutaj różnicę. Włączyłem już wszystkie wylęgarnie w tym momencie. Pracują, bo potrzebujemy jeszcze więcej bobrów do pracy. Zresztą jeśli tutaj oddelegujemy, nie wiem, 10 albo więcej bobrów, to będzie to problem, żeby to zasilić siłą roboczą, którą będę musiał odjąć stąd. A zobaczcie, że tu mi ciągle brakuje ludzi, nie jestem w stanie na przykład posterunku tragarzy uruchomić, bo cały czas potrzebuję ich gdzieś indziej. Także tutaj pomalutku to się wszystko zaczyna kręcić, ale jakoś może to będzie działało. Wstawiłbym też kolejne jakieś tutaj dekoracje. Fajnie byłoby zacząć rozwijać te rzeczy, ale kłopot jest w tym, że teraz mi ogniska i tarasy na dachu strasznie spadły i nie wiem dlaczego. Chociaż nie, wiem dlaczego. Wydaje mi się, że to jest spowodowane tym, że mamy zbyt dużo bobrów i nie starczy już miejsca dla wszystkich. Zobaczcie, że te tarasy przez cały wieczór praktycznie są zajęte. I też może być kwestia czasu. To znaczy, jakbyśmy skrócili czas pracy z 16 godzin na przykład na 14, wtedy bobry by miały więcej czasu na rekreację i by mogły więcej spędzić go przy odwiedzaniu tych miejsc społecznych, towarzyskich. I bo nie mam już gdzie dostawiać kolejnych, nie? Ognisk i tak dalej. Chyba żebyśmy na przykład zaczęli rozbijać miejsce zamieszkania i byśmy na przykład zaczęli tutaj domy mieszkalne też ustawiać i tutaj robić ogniska i te rzeczy. No to nie jest zły pomysł w sumie, jak się nad tym zastanowić. Trzeba tylko zastanowić się, jak to ustawić, żeby to działało. Ile mamy ładunków wybuchowych? Prawie 200. Ostro je produkują. Dobra, to wykorzystajmy to. Zrównamy całą tą górę z ziemią, żeby się pozbyć różnicy terenu i będziemy mogli dalej rozbudowywać sobie dzielnicę tutaj. Dobra, nie będę ustawiać jakiegoś wysokiego priorytetu na to. Niech oni to robią w swoim tempie. Tylko pytanie, czy my to mamy jeszcze zasięg ścieżek? Mamy zasięg ścieżek, bo szkoda trochę marnować drewna, więc je wytniemy. Jeszcze nie zdążyłem się nacieszyć tym, że skończyła się poprzednia susza, już się zaczyna następna. Okej, na chwilę tutaj usunąłem bramy, które tu były, wstawiłem tutaj stanowisko drwali, żeby wyciąć to dziadostwo. I jeszcze chyba będę musiał zrobić tutaj wyżej, żeby ten zasięg był możliwie duży. I oczywiście brak robotników, także musimy stąd wyłączyć i włączyć ponownie i okej, chyba się udało. Dobra. Jak wygląda tutaj robota? A, tutaj dopiero się zaczął. I tym sposobem, drodzy Państwo, mamy już wyrównaną całą górę. Zajęło to trochę, potrzebowałem, nie wiem,
z 40 minut, żeby bobry wyprodukowały dość materiałów wybuchowych. W międzyczasie robiłem sobie inne rzeczy. Udało mi się ukończyć tutaj całą tą dzielnicę praktycznie. Wyrównałem ten wodospad, żeby był bardziej, jakby to nazwać, przewidywalny, bo on miał bardzo nieregularny kształt i to powodowało, że woda mogła powodować jakieś takie dziwne wiry i prądy, które by na przykład szły bokiem. Mi zależało, żeby szło środkiem. Oczywiście jeszcze trzeba by tutaj troszkę ten kształt poprawić, ale chyba to już nie będzie robiło takiej różnicy. Tutaj wstawiłem te pompy, ale one nam nie są chyba raczej potrzebne w tym miejscu, dlatego pogłębiam w tym miejscu koryto rzeki i wstawimy sobie pompy tutaj. Tylko rzecz w tym jest, że jak mamy bardzo długą suszę, to poziom wody schodzi poniżej tego miejsca. Więc chcę wstawić to w ten sposób i wstawiłem tutaj tamę, którą ustawimy na 0,5 i tutaj wstawiłem groble, w ten sposób woda będzie częściej zostawać tutaj i dzięki temu ten cykl będzie półotwarty i nie będzie to wtedy tak bardzo, nie będziemy tak bardzo ryzykować wtedy tym, że nam ta woda będzie uciekać z tego systemu za szybko. Mam na myśli to, że jednak parowanie w tej grze wody jest bardzo dotkliwe i na dłuższą metę tej wody stąd będzie ubywało za szybko. No i zrobiłem oczywiście tutaj koła, żeby zobaczyć eksperymentalnie, jak to będzie działać. Także spróbujemy to zaraz uruchomić. Mam tylko niestety trzy bobry bezrobotne w tej chwili. Odpalmy sobie na nowo tą wylęgarnię. Musiałem wstrzymać ją, bo ona troszkę zbyt wydajnie pracowała. Mamy straszną nadprodukcję ziemniaków, a mamy za mało marchewek, mi się wydaje. I myślę, że już nastąpił ten moment, kiedy możemy zacząć się zastanawiać nad uruchomieniem tutaj pól uprawnych. Tylko bym to chciał jakoś przestawić ciutkę. Może byśmy zrobili coś takiego. O. Magazyny zawsze robię przy polach uprawnych, bo one się zawsze przydają. I zrobimy sobie tutaj schody. Kot mi niestety leży prawie na klawiaturze. Muszę bardzo uważać, bo już parę razy się zdarzyło, że mi kliknęła coś i trochę popsuła mi rzeczy, które robię. Ustawmy, żeby tutaj chleby, nie chleby, tylko marchewki i mogły być przechowywane. No, to jest dobry pomysł, bo tutaj będziemy przede wszystkim marcheweczki trzymać i obsiejmy tutaj. Dobra. I zrobimy taki sam myk, jak zrobiłem tutaj. Nawet zacząłem, zrobiłem to samo tu, w tym miejscu. Zobaczcie, że... No, jeszcze... O, zobaczcie, widzicie, że tu jest głębszy dołek i tu jest woda i dzięki temu tu jest więcej mokrego i tak samo tu też jest ten obszar mokry i chcę zrobić to samo w tym miejscu, tylko muszę poczekać, aż tutaj te ładunki wybuchowe zostaną postawione i będziemy ustawieni. Aha, tutaj można by pomyśleć nad jakimiś dekoracyjnymi rzeczami i tak dalej. I wstawiłbym tutaj dom mieszkalny dla rolników, żeby mieli blisko. I tych rolników ustawimy jako priorytet na sadzenie, a tych jako zbiory. W ten sposób ci rolnicy będą się nawzajem uzupełniać. Mhm. Dobra. I zastanawiam się jeszcze, jak tutaj dalej jeszcze porobić. Ale dobra, to już będziemy doświadczalnie sobie tam eksperymentalnie robić. Tu już mamy ogromny, otwarty teren, który możemy zacząć wykorzystywać do dalszego rozwoju. Na razie wstawię sobie tutaj tylko jakieś takie podstawowe rzeczy związane z rekreacją i wypoczynkiem, a potem będziemy bawić się bardziej jakieś kreatywne budowanie, to już w kolejnych odcinkach sobie zostawię. Mam na myśli tutaj oczywiście takie rzeczy jak jakieś osiedle mniejsze, nie tak ogromne jak to tutaj, ale za to tak bardziej pomyślnie, tak pomyślane, żeby bobry miały bardzo blisko do wszystkich rozrywek i tak dalej. Okej, moje projekty całkiem nieźle się kręcą, chociaż idą strasznie powoli. Już 2 godziny czekam na ukończenie tego wszystkiego. Nie wiem, czy zdążymy to jeszcze dzisiaj przetestować, bo nie mam tyle bezrobotnych bobrów. Staram się cały czas tutaj powiększać nasze możliwości ekonomii, ale niestety idzie to dosyć powoli. Chyba, żebym dostawił kolejne inkubatory.
No, można by spróbować. Zobaczymy, co się stanie. Nie mam pomysłu, gdzie można by je tutaj dostawić. Chyba tutaj będzie najlepsze rozwiązanie. Bo będziemy potrzebowali mocno rozruszać ilość bobrów, które nam przybędą. I zrobię to w ten sposób. O. I czemu coś takiego? Bo jak będę chciał to zapauzować, to nie będę musiał klikać na każdy budynek osobno. Tylko wystarczy, że usunę tą drogę. I już wtedy bobry nie będą w stanie zbudować tego, ani nie będą w stanie zasilać. Bo budynek, który jest odłączony, nie? Przestaje działać. I wtedy nie ma problemu z tym, żeby to odłączyć. Taką metodę warto sobie czasem stosować. To jest jeden z powodów, dla których właśnie bardzo mi brakuje automatyki w tej grze, żeby można było jednym przełącznikiem włączać, wyłączać takie rzeczy, bo trochę to jest jednak irytujące, jak trzeba się naklikać. Właśnie sobie uświadomiłem, że tych pomników, robotników i postępu jeszcze nie odblokowaliśmy. A, i tutaj oni też zrobili to. Bo okazuje się, że mam całkiem sporo surowych ziemniaczków i wydaje mi się, że to jest spowodowane tym, że nie mam wystarczająco dużo budynków z grillem. Stawię sobie tutaj magazyn. O, w ten sposób. I tutaj postawimy na dachu tego magazynu grill. Nie wiem jeszcze tylko jak. Aż się prosi, żeby go jakoś wcisnąć tutaj tak bardziej kreatywnie. I pozostałe miejsce wykorzystać na przykład na jakieś dekoracje. Można coś takiego potem tutaj będzie wstawić. O. I tutaj w ten sposób. I myślę jeszcze, żeby tutaj pomnik bobra wstawić. W ogóle tych pomników bobra powinienem więcej robić, bo mamy ich tylko kilka, a tak naprawdę w miejscach pracy, jak one będą, to będą też dobrze działać tutaj. Zwłaszcza, że widzicie, tu jest posąg bobra, widzicie. A nie, widzę, że on działa. Dzięki temu, że w miejscach spania jest wstawiony. Pomnik robotnika musimy w takim razie jeszcze ogarnąć i nie bardzo wiem, gdzie go by tu można było wstawić, żeby zasięgiem obejmował miejsca sypialniane, chyba żebyśmy na przykład, jak wygląda kwestia taras na dachu, wszystkie bobry mają do niego zasięg, bo skróciłem dobę do 14, czas pracy raczej do 14 godzin, nie? Zastanawiam się, czy by nie wyrzucić kilku tych tarasów i w ich miejsce właśnie powstawiać na przykład właśnie te bobrowe rzeczy. Nie wiem, będę musiał się zastanowić. Chyba, że na przykład byśmy zrobili coś takiego, że usunę ten daszek tutaj, który nie wydaje się być szczególnie istotny i na jego miejsce byśmy tutaj zrobili sobie pomnik bobra. O, to jest niegłupi pomysł. To się powinno uruchomić, to powinno dobrze działać. Dobra, i tutaj to samo. I możemy zrobić to samo z tymi pozostałymi dachami, które mamy. I w ich miejsce wstawić ten drugi pomnik. O. To samo z tej strony. Pyk, pyk. I tu damy to. Desek mamy od groma, więc nie zdziwię się, jeśli szybciej zbudują te rzeczy niż te, bo te kłody drewna jednak są nas troszkę trudniej dostępne. Będę musiał chyba wstawić więcej drwali, bo widzę, że tutaj mimo wszystko masa drzew jest. O, widzę, że tutaj to skończyli. Dobra. O. Okej. A jak wygląda to? Aha, czyli oni cały czas tutaj przy tym pracują. Fajnie. I tutaj trochę dziur się zrobiło, to posadzimy nowe drzewa w tych miejscach. Tak, dodatkowi drwale zdecydowanie się przydadzą. Będę musiał wykorzenić jeszcze tutaj drzewa. I może... Nie, tutaj nie. A tu jak wygląda to? Okej, tu są dwóch dodatkowych drwali wstawiłem i widzę, że oni nie są w stanie wyciąć wszystkiego, także jeszcze tu wstawimy ich. Okej, tu powiększyłem hodowlę. O, widzę, że zrobili wszystko to już. Dzisiaj odcinek mocno wybuchowy jest, nie? Dobra. Teraz będzie lepiej. W ogóle mam plan taki, żeby w kolejnych odcinkach całe te koryto rzeki tutaj wysadzić, żeby pogłębić je maksymalnie, żeby tak dużo wody się w nim mieściło, jak to jest tylko możliwe, ale to już zostawimy sobie na kiedy indziej. I teraz jeszcze tylko tutaj wstawię pompy.
i będziemy mieli ogromny zapas wody na bardzo długo. Chociaż nie dzisiaj akurat, bo tutaj widzę, że zabraknie, ale nie szkodzi. W następnym cyklu się uzupełni woda zaraz. Zresztą już tylko 6 dni zostało. Udało mi się jeszcze bardziej pogłębić ten koryto. Stwierdziłem, że jednak lepiej jest to zrobić od razu niż później, żeby nie poprawiać później. Bo chodzi o to, że jakbym teraz to olał i wstawiłbym te pompy, to skończyłoby się na tym, że potem bym musiał je znowu wyrzucać, żeby jeszcze bardziej pogłębić ten zbiornik. A tak to już jest bardzo rozbudowane i nam całkowicie wystarczy. To bym w sumie powinienem zostawić, bo może się to jeszcze do czegoś kiedyś przydać. To nie będę na razie usuwać. Tak samo te schody tutaj. Susza już się skończyła, więc mamy teraz możliwość napełnić ten zbiornik. Trochę to potrwa. Nie zdziwię się, jeśli to... O, ciekawe, że tu się woda nie przelewa. A, dobra, bo to jest otwarte. Dobrze, to zaraz tutaj się też to napełni. Miejmy nadzieję, że teraz susza będzie... że ta pora mokra będzie na tyle długa, że zdążą się mi wszystkie te zbiorniki teraz wypełnić, bo raz grałem na jednym save'ie, gdzie pory mokre były tak krótkie, że zbiornik, który zbudowałem na wyrównawczy na wodę, nie był w stanie się napełnić i regularnie był z tym problem. W następnym odcinku sobie już to przetrenujemy, bo nie mam dość robotników, żeby to zrobić w tej chwili, a poza tym widzę, że woda się wszędzie skończyła. Muszę chyba jednak włączyć te rzeczy. Co czy no jest jeszcze sporo wody, ale widzę, że tutaj w centrum już się skończyła. Została tutaj w tym i w tym. Także musimy włączyć więcej pomp. Albo dobuduję tutaj jeszcze jakieś dodatkowe pompy. Zobaczymy. Jeszcze się zastanawiam nad tym, czy by na przykład nie zrobić tych pomp tu, żeby były w jednym miejscu na rzece, a nie na brzegu, nie? Bo generalnie na brzegu lepiej nic nie budować, bo możemy zamiast tego postawić tam pola uprawne, nie? Więc jeszcze to jest projekt na przyszłość. W tej chwili na razie jeszcze nie jest pilny, ale warto będzie przemyśleć jego zrealizowanie. Dobra, na tym będę dzisiaj kończyć. Mam nadzieję, że się podobało. Patrzcie, jak się fajnie ta wioska już rozwinęła, jak duża się zrobiła. Pamiętajcie o łapkach w górę i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach już niedługo. Dzięki wielkie, cześć!